Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam tym razem bez kamerki na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Moi drodzy widzowie, przypominam, że 13 lutego o 19 będzie darmowy trening o gambicie hetmańskim, o bardzo ostrych wariantach. Ciekawe rzeczy będę opowiadał i też można dołączyć do tego treningu, klikając w stronę internetową, którą Wam podam w komentarzu. Szachuś.pl oczywiście, to jest główna strona moja, też w komentarzu i w opisie Wam podam, więc zapraszam, można się zapisać. Tutaj będziemy mieli podepięć gambit hetmański. Zobaczymy, właśnie zobaczymy, jak przeciwnik zagra. Zagramy goniec G5 i zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika, czy będzie od razu H6, czy będzie ruch C5, czy będzie roszada. Któż to wie? Sprawdzimy, jak to się wszystko rozwinie. Sam jestem ciekawy, jak przeciwnik zagra. Bo na razie mamy, tak, tradycyjnie jest roszada, ok. E3, bronimy pionka. No i tutaj można grać różnie. C5 jest też ruchem do wykonania. Wtedy tutaj walniemy. Tak przypuszczam. Jeszcze zobaczymy, może walniemy na F6. Ruch C6, ok. Zagrajmy wieża na C1, żeby tutaj fajnie bronić tego pionka. Liczę, szczerze mówiąc, na H6. Może ten ruch nie być zagrany, może też być jakiś ruch inny. Może przeciwnik zagrać na przykład hetman A5. Wtedy tego też się nie boimy. Można przestawić skoczkę na D2 i nie wpuścić tutaj skoczka. To znaczy skoczek może wejść, ale wtedy będzie strata figury. To znaczy można to też czarnymi przygotować, ale w każdym razie chodzi mi o to, że po takim zagraniu skoczek D2 nie ma problemów, choć już wieża i tak asekuruje skoczka, więc można sobie chyba nawet pozwolić na takie ruchy. Zobaczymy, może też ruch A3 będzie ruchem ciekawym, z uwagi na to, że nie ma gońca na B4, bo już... To znaczy... Dobra, moje rozważania już poszły. Bicie i lecimy z typowym atakiem. Słuchajcie, też mówię o tym w swoim kursie. H4, G4, taki jest plan. Tutaj dokładnie jest ta pozycja, którą omawiam. Zobaczcie, że nawet na poziomie 2230, znaczy nawet, no pojawia się często, więc już będziemy wiedzieć, jak reagować. Ruch H4, przygotowujemy ruch G4. Ja tutaj oczywiście pamiętam pewne rzeczy, nie do końca super dokładnie, gdyż to trzeba dobrze przeanalizować, ale ogólne idee. I to jest bardzo ważne. To jest też fajne, że tutaj nie ma jakichś wielkich niespodzianek. G4 i gramy z planem G5 od razu, żeby napadać na króla. Dosyć też ciekawie zagrywał w tym wariancie, jeszcze jak nie było wieży na C1 i już goniec wybił tutaj wcześniej skoczka na F6. To hetman D2 był takim ciekawym ruchem, ale to już jest inna para kaloszy. Też kiedyś o tym wspominałem. W każdym razie mamy już pozycję taką, jaką mamy na załączonym obrazku. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Tutaj też czarne nie są w stanie szybko zareagować ruchem na przykład E5, bo jest plomba. Tutaj też muszą przede wszystkim uważać na ruch G5, dlatego też czy C5 też nie jest jakimś wyzwaniem dla białych z uwagi na to, że wieża fajnie broni skoczka. To jest dobre zabezpieczenie. Zwróćcie uwagę też na to, że grający białymi rezygnuje z robienia roszady. Polecam też takie ostre podejście, a jednak nastąpiło E5. Wydaje mi się, że to nie jest dobry ruch. Już teraz dokładnie analizuję, bo intuicyjnie, tak jak mówiłem, nie jest to dobry ruch. Ja mam takie zagranie. A co, że on zbije tu? Chwileczkę. A czy ja muszę grać od razu tutaj? Taki ruch w ogóle nie był rozpatrywany. Przecież ja mogę zbić pionka tutaj za darmo. On zbije, ja zbiję. I to jest chyba bardzo dobre rozwiązanie w tym układzie. Jeszcze się tylko zastanowię tu. Jeżeli tu, to zbijam tu. I fajnie napieram w centrum. I też świetnie, tylko teraz tak, jak zagram tu, on może mi wtrącić, ja zbiję, on mi wtrąci. Ja zbijam ta,
To jest wszystko pięknie. Idę na ostre rzeczy. E5 nie jest dobrym ruchem. Idę na ostre tutaj noże. To nie jest dobry ruch według mnie. Z jego strony oczywiście. Idę G5. Idę ostro. Chcę zdecydowanie tutaj przeciwnika załatwić. I nie będę się z nim tutaj patyczkował. To znaczy taki jest plan. Okej. Bo jeżeli mi się otworzy linia H, to przeciwnik może mieć bardzo, bardzo niebezpieczną pozycję. Bo nawet po prostym zagraniu goniec D3 już będę groził jakimś tam szachem nieprzyjemnym, którym będzie musiał zejść do rogu pod strzałkę od wieży. Zobaczymy. Zobaczymy, ale bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. A jednak zbił. Jednak zbił, więc to jest trochę wymuszone, bo jak zbiję tutaj, on musi mi zbić skoczka. Jeszcze raz zbiję tu z atakiem na wieżę. On raczej ucieknie wieżą, bo jak król zbije, to mu się odsłoni. I chyba po prostu odbicie tu wieżą, fajna obrona, tu się powinno trzymać. No tak, dokładnie. Bijemy tego nieprzyjacielskiego gońca i bijemy na G7, rozbijając pozycję króla. Tu oczywiście nie można, bo jest strzał na F8. Raczej wieża E8, ale król się broni. Znaczy tutaj wybije po prostu... I to wygląda dobrze, zaraz policzymy materiał. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Nie liczę tego pionka nawet, słuchajcie, więc pionek więcej. Wyszedłem na tym bardzo dobrze, a jeszcze napieram na centrum. Więc nawet jak skoczek zagra tu, to jest od razu strzałka, król bezpieczny, nie ma ruchu D4. Jest świetnie. Co skoczek zagra na F6? Może zagrać na F6, jasne. Wyprowadzenie gońca może nastąpić. Ten pionek jest na straty spisany, oczywiście on nie zbije, bo nie chce odsłonić pozycji. Skoczek F6 jedynie co rozpatruje. Wtedy tutaj skoczek zbija. Jeszcze nie wiem, a może po skoczek F6 po prostu goniec E2. A może hetman D4. Też to jest jakiś pomysł na grę. Chociaż wieża tu mi się nie będzie podobała. Zaraz pomyślę. Skoczek F6 oczywiście. No, według mnie to jest jedyny ruch, który daje tutaj cokolwiek. A może po prostu konkretnie wybicie skoczkiem wieża D3. Chociaż wieża tu mi się nie podoba. Skoczek tutaj? Chcę wejść na E4. Ok. Bicie tu na E4. A może poświęcić jakość. To by było chyba zbyt odważne. Okej. Mogę tak. On zagra tu. Ja zagram tu. Może dać szacha. O to chodzi, że nie zasłonię się hetmanem. Okej. Dobra, niech ja pomyślę. Bo tak. Takich ruchów się nie boimy, bo mam zawsze tutaj zagranie. Tu trochę gram na materiał. A3 mi się podoba. Z uwagi, że tu będzie szach, to ja mam taki ruch. Bo jak tak zagra, to ja zagram tu i jak mi zagra tu, to jest B4, wieża broni na A3 i tu atakuje. Dobra, zagramy A3. A3 mi się podoba. Teraz troszeczkę precyzji. A3 mi się bardzo podoba. B4 od razu nie byłoby chyba najlepsze. Po takim ruchu, takim miałbym opcję zaczepki. Bardziej chodzi o to, że zabezpieczenie takiego ruchu hetman A5, który jest mało przyjemny, bym powiedział. Każda wymiana oczywiście tutaj jest dla mnie super. No goniec G4 oczywiście ze strony przeciwnika. To subtelny goniec E2, król w centrum zostaje. Tu się wszystko chyba broni. Jeszcze widzę coś takiego, że tutaj jak strzał, to D4 jest nieprzyjemne. Tylko, że jak on tutaj, to ja mogę wtrącić bicie. I on będzie musiał zagrać tu i wtedy tu. I tam już atakuje. Okej. Goniec na F5. Ciekawe, wyprowadził po prostu figurę. Bicie, on zagra tak, ja zagram tu. I co, zagrasz mi tu? Czy tu? Mi się to opłaca. Trzeba już w centrum zrobić porządek. Jeszcze będę mógł mieć fajne wejście, wieża D3, niestandardowo bardzo, ale logicznie według mnie, po prostu pilnuję pionka.
A jeżeli zagra hetman na przykład na pole b6, to hetman b3. Bez zastanowienia. To znaczy, zastanowić się na pewno zawsze trzeba, ale tu już kwestia pionków, które mi się pojawiają. No tak sądziłem, że wybija. To jest bardzo złe wybicie. Fatalne wybicie. Fatalne wybicie z jego strony. Teraz się zastanowię, bo mam dwie figury za wieżę. Zastanawiam się, czy tutaj nie zbić gońcem, czy hetmanem. Hetmanem wygląda dobrze. Gońcem też, tylko że on odbije hetmanem. I co, subtelny jakiś tam powrót gdzieś tu. Dobra, gońcem zbijemy. Teraz hetmana by się przydało gdzieś tu wsadzić. Aha, okej. Okay. Tu jest atak, więc chyba tak spróbujemy zagrać, bo on wprowadzi za chwilę wieżę. Dobra, muszę się zastanowić teraz chwilkę. W sumie według mnie zagrał dziwnie, ale może to jest jakaś też szansa dla niego, żeby tutaj to ogarnąć. Chociaż bicie hetmanem teraz tak patrzę, byłoby chyba lepiej, ale to już trudno. Okej, okay. Tutaj. Tak, bo ja będę miał opcję taką i z tempem będę mógł dać mu mata. Prosty ruch, oczywiście, że tak. Goniec c2, tu nic mi nie grozi. Hetman c5, hetman d3. Grozi mat. Więc mam tempa w tej całej układance. Słuchajcie, poszło to chyba tak zgrabnie. Znaczy, jeszcze partia się nie skończyła, ale już przewiduję, że powinna się skończyć na moją korzyść. W pionkach porówno. Lecz... Ale fajnie, że w ogóle weszło to, co w kursie, co nie? To jest mega przyjemne, że coś tam z tego kursu wyniosłeś i stosujesz go w praktyce i wygrywasz w miarę pewnie. Okej, okay. W takim układzie, jeżeli on będzie chciał wymieniać, ja muszę to uczynić. Wymiana dla mnie jest bardzo korzystna. Bardzo możliwe, że będę musiał zagrać e4. Chyba tak. Tutaj się nic nie dzieje. e4 już zasłania gońca, ale to jest nieistotne. Tu chcę króla przeprowadzić do centrum. Jeżeli wieża c5, to tutaj chyba tak trzeba zagrać. Możliwe, że b4. Bo on będzie grał tak, albo c5. Myślę, że subtelnie b3. Subtelnie, subtelnie. Tutaj muszę ustabilizować swoje figury. Dobra, idę królem do centrum. Jeżeli tak, to mam e5. Oczywiście, no i mam ruch e5. Teraz b4 będę mógł grozić takim zagraniem. Tutaj tak, tutaj wprowadzenie wieży na linię D będzie też ok. No co, taki szach szykujesz? Jednego szacha wtrącę, bo jak on pójdzie tutaj, ja nie sądzę, że on pójdzie tutaj. No właśnie, teraz jest pod, w ogóle nie pomyślał. I wieża D1. I mam teraz fajną, aktywną grę. Taki jeden subtelny szach może tutaj też załatwić wszystko. I teraz chyba wieża. Wieża D6. Ustawiam po prostu wieżę aktywnie. I przetransportuję zaraz króla na F4. I król F4. Tu nic nie grozi. Wieża C5, no to chyba nawet mam bicie. To też trzeba przeliczyć, żeby nie było niespodzianek. Wieża C3. Tak, bo mam tutaj opcję szacha. Wieża na G6, ok. Teraz tutaj grozi albo tutaj grozi, ale będę miał zagranie skoczkiem na D4 na przykład. Przypuszczam, że on tu pójdzie. Ja mam takie zagranie i zagranie tutaj na przykład. W razie czego, mam też ruch E6, który mogę wykonać teraz. No tu się już robią siatki matowe. Tak, on tutaj, więc E6. E6 będzie lepszy, jak bije tym to skoczek, jak bije mi tutaj to bije, mam figurę więcej. To też muszę brać pod uwagę, że to może być dla niego uproszczenie. Ale dla mnie również, więc nawet jak goniec zostanie mi na dwa pionki, to teoretycznie powinienem sobie tutaj poradzić, choć... O, a tego ruchu nie przewidziałem, przyznam się szczerze. Jest ciekawe, muszę wybić.
No muszę wybić. Chyba tutaj. On mi zbije, ja tu i idę. Tutaj, tutaj, tutaj. A, tutaj będę miał jeszcze bitkę. A to idę tu. Możliwe, mam wejście takie. Chodzi o to, żeby tego pionka doprowadzić. Jeżeli on tu, to ja mam taki ruch. I goniec pomaga, pionek dochodzi. Tak, to już jest koniec. Jeszcze może nastąpić szach, król F6 oczywiście i tutaj on musi się pilnować. Tu wystarczy, że zagram gońcem na przykład na E4 i już mam ruch E7. Goniec E4 wystarczy. On musi wybić. Ja wybiję, skoczek tutaj zatrzyma te pionki. Bez problemu. Chociaż to i tak grożę takim ruchem i powrót. Więc szach. Szach. Drobienie hetmana. I tutaj już wystarczy. Okej. No, aż z ciekawości, słuchajcie, zerknę w analizę, przegląd, czy ja tam prawidłowo pograłem, bo chcę sprawdzić po prostu. Pierwsze ruchy są cały czas teoretyczne. Bicie, bicie. H4. Zobaczcie, że silnik tutaj pokazuje 0-0, ale z praktycznego punktu widzenia gra się bardzo tutaj fajnie. G4 i E5. E5 to błąd. Silnik wskazuje, żeby grać G5. Aha, bo jeżeli wybije tutaj, on tu, ja tu, on po prostu tu. To też jest jakaś myśl. Zagrałem G5, czyli dobrze. I on pokazuje ED najlepsze, czyli on tak zagrał. Aha, teraz silnik mówi, żeby zbić skoczkiem, tak? To też ma sens. Sprawdzę tutaj. Powiedzmy, no zaraz, bo co będzie po tym? Tutaj to jest tak. Się otwiera po prostu linia dodatkowo. To jest już chyba fatalne z uwagi na mata w pięciu ruchach. Wow. Więc wchodzi szybko. Jeżeli tak by zbił, to hetman H5 tutaj. No, człowiek uczy się całe życie. No i tutaj jest napierka, w sensie, no, ja słowo wymyśliłem. Napieranie na przeciwnika. Wieża G1, hetman tu, skoczek F5. No, robią się problemy. Zdecydowanie przyjemna pozycja białych, zdecydowanie. Fajnie, fajnie to wygląda. I teraz tak, bicie, bicie. No, zagrałem niby źle, ale wydawało mi się, że to jest ok. Bicie tutaj, wieża E8 i pionek bije, wieża zbiła. Aha, no i skoczek F6, wyrównało się. Skoczek C5 też pokazuje to, co przeciwnik zagrał. No w porządku, w porządku. A3 złe? Tutaj jest wskazanie na to, żeby tam pionka bronić mocno. Ja wiem, widzę, że te po prostu figury troszeczkę się rozegrały i go puściłem, a już na przyszłość będę wiedział, jak zareagować. Po prostu odbić na D4. Tutaj A3, goniec F5, bicie, strzał, wieża tu i on po prostu zagrał źle. Zagrał źle, no ale cóż, hetman F6. Bardzo dokładnie musiałby tutaj grać. Nie, no super, mi się to podoba. Już można sobie to udoskonalić troszkę dalej. No ale tutaj to już zobaczcie, że. Co, goniec C2 nie najlepsze? Hetman C2. Ale bo to silnik. Silnik zawsze inaczej wszystko widzi. Silnik jest zły. Tutaj, tutaj. Co? B3 słabe? Że B4 trzeba grać? Albo wieża B1? Dlaczego? A, bo wieża C5 od razu i łapie tu aktywność. Okej, wszystko jasne. F5, E5 tutaj. No nie, no tu się gość już pogubił po prostu. Okej. Jeszcze do końca zerknę. Co? Co było lepszego?
A, skoczek C7, żeby tu była opcja, żeby król czarny nie wszedł. Ok. Tak. Ale wiecie co? Jak zagrałem? Po tym ruchu trzeba było grać tutaj i dawałem mata. Dobry jestem, nie zauważyłem. To już jest przeoczenie z mojej strony, no ale to już tak wygrana cena. No tak, ale mat by był. Ok. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 2244 to już spory ranking. O, fajnie. Mamy już przeciwnika 2328. Elegancko. Posunięcie E4. No i co? Zagrajmy posunięcie G6. Niech będzie obrona nowoczesna. Nie boimy się niczego. Jest ruch skoczek na C3. Goniec na G7. Zobaczymy, jak przeciwnik tutaj zareaguje. Goniec na C4. Ok. Niech będzie C6 z opcją B5. Ale też można oczywiście grać D6. No D6. Wiecie co? Podejrzanie mi wyglądają jego ruchy. Może jestem przewrażliwiony, ale zerknę tylko, z kim mam do czynienia. Zadania 427. No tak, Blitz 1915. 17 znaczy. 14 czerwca założony nick, tak? Nie no to. Też uczciwie chyba przegrywał. No dobra. Nie chcę tutaj popadać w jakąś tam panikę. Możliwe, że E6 trzeba. Ja lubię takich sobie pokombinować. E6, żeby było potem D5 w razie czego. B3? Strasznie dziwnie. Niech będzie D5 od razu. Naprawdę tak grasz? A jak wybiję tu i wymienię hetmany? Nie no, będę miał straszne tutaj dziury. Skoczek E7. Żeby goniec mi tutaj nie zagrał. Nie pozwolił zrobić roszady. Mega dziwnie. Pionka nie wyprowadził do środka. Okej. Okay. Wygląda dziwnie, ale może tak trzeba. Znaczy się, taką gość ma potrzebę. Goniec B2, oczywiście roszada i już jest okej. Mógłbym zagrać tak, mógłbym zagrać tak. Teraz w sumie tak mogę. Ten skoczek nie ma dobrych odejść. Gość tu chyba gra dziwnie. Dziwnie słabo, teraz mi się wydaje. Gram D4. Jeszcze się zastanawiam, czy tak nie zagrać. Żeby tu skoczka wprowadzić, ale on wtedy skoczkiem wejdzie tędy. No wejdzie coś za coś. Nie no, gram E5, żeby ten mój miał swobodę. Jeżeli goniec zagra na C4. Dlaczego ty grasz tak szybko, drogi przyjacielu? Goniec G4. I cię związałem na zawsze. H4 uważam, że jest bardzo słabe. Skoczek wchodzi, ok. Tutaj wejdziesz, dobra. Jak wykorzystać to związanie? Chyba w prosty sposób, tak. Spróbować otworzyć linię. Tutaj. Fajny plan. Jest roszada, ok. Skoczek C5. Ja nie chcę zbić gońca, nie jest to moim celem. Ale w późniejszym założeniu może być. Bo teraz jak on zagra tak, to ja mam piękny ruch B5. Mega dziwnie to wygląda. W sensie, według mnie zbyt prosto. Król H8 z planem F5. F5 bicie, E4. No taki ruch może istnieć, to wtedy będę musiał walnąć. On jakoś tak zagra, będzie chciał mi poświęcić pewnie figurę. Gram od razu tak. Zdobywam materiał? Albo zdobywam bardzo dobrą pozycję. Nie no. Słuchajcie, nie wiem co powiedzieć. Ja wiem, że ta partia się jeszcze nie skończyła, ale to zbyt gładko wygląda. Pewne rzeczy się czuję, te figury nie grają.
To związanie przegrywa praktycznie. No ja wiem, no gość tutaj jeszcze jakieś tutaj próbuje fikołeczki robić, ale pełno dobrych ruchów mam, bo mogę zrobić tu, proste liczenie, tak. Mogę wrócić, fajnie tam atakować. On zagra z powrotem, bo to jest forcing, tak, on zagra tu. Jakoś tak w ogóle. Cuda na kiju można tutaj robić. Tylko pytanie właśnie. Nawet jakiś B5 mnie bardzo kusi. Bicie, tu się otwiera linia. Naprawdę są fajne możliwości, ale tu w centrum trzeba coś uderzyć. Czy to jest pewnie dobry moment? Czekajcie, tutaj i tutaj. No tak, trzeba otworzyć linię. Nie ma wyjścia. I skoczek D5. Na to bicie super, to pionkiem można odbić. Tu się trzyma wszystko, centrum świetne. Chcę wejść skoczkiem tu po prostu. Naprawdę? Aha, bo mi tu skoczka atakujesz. Muszę wybić. No dobra, wybijam tego paskudnego gońca. Ja mogę też wybić tu i po prostu wziąć pionka. Ale bardziej mi się podoba posunięcie skoczek F4. Tylko zaraz, skoczek F4, żeby się tu nie rozwiązał. On mi zbije tutaj. Nie no, bicie. Bić skoczka trzeba. Brać pionki. Brać pionki i się nie czaić. No H5 nastąpi, oczywiście. To ja wiem. Co? Naprawdę? Słabo zagrał. Hetman F6. A pionka napieram. Bardzo słabo gość gra. Jak on taki ranking zrobił wysoki? Następem na F2. Co mi szkodzi? Tutaj co? Tak zagrać trzeba będzie? Albo nawet wybić. Bo jak on odejdzie na przykład na jedynkę, wybijam, on nie może wybić, bo wieża F1. A jak zagra tak, to ja stroję tutaj jeszcze ciężką figurę. Bicie i chyba tam daję radę. Bo tam też król jest w takim macie, tutaj wszystko jest powiązane. On mi zbije z szachem, ja tu. Naprawdę? To super, to bijemy. To jeszcze lepiej, on nie może wybić, bo dostaje strzałkę. Nie rozumiem. Jego skoczek, jego goniec nie grają w ogóle. I wieża F8. On nie może wybić, bo jest wieża F1. To jeszcze lepiej, bo z szachem wszystko wchodzi. Nawet takie bicia grożą. No co? Aha, no król musi odejść, oczywiście. No ale to wtedy mogę powymieniać wszystko i zagrać końcówkę, która będzie dla mnie końcówką zwycięską. Okej, to wybijemy. I tak. Chyba proste zagranie. Jeszcze zdążyć zagrać tak i dopchać pionka H3. No bo taki szach jeszcze może być nieprzyjemny. Poczekajcie, czy ja tutaj coś ci przeoczyłem? Nie przeoczyłem. Szach tu. Nie, bo jak zagram na przykład tak, on zbije, ja tutaj szach. On tu wieża. I on się zasłoni. To nic nie ma. A tak mogę zagrać? Mogę. Mogę, bo skoczek F4 grozi, nie może zbić pionka. Tak, po prostu.
Próba wymiany. No to E4, tu się broni wszystko. Chyba tak. Nawet się nie boję tego, że tutaj i tutaj król się odsłoni, bo jak on odejdzie, to zawsze mam tam bicie jeszcze. Poza tym ten pionek E2 też przyciśnie ciężkie figury. Aha, tutaj szacha, tego nie widziałem. Ale mogę chyba tak zagrać. Tu się broni. Chyba mogę tak zagrać. Tu też nie działa, bo bronię. Tak wyszło w sumie przypadkowo, ale... ale działa. I teraz E2, E1. Wprawdzie figura poszła pod związanie, no ale nie, to już jest konkret. To już po prostu konkretnie. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Szacha widział i go dał. A wieża E6 niech będzie. Niech będzie przesłona, bo pionek maszeruje do góry. Tak też sądziłem. Tutaj jeszcze będzie planować. Mnie tutaj oszukać. Tak, on zbije. I tutaj. Ok. To działa. Mamy to, moi drodzy. Wskakujemy na ponad 2250 za moment. I tu nie mogę. Ale tak mogę, bo on da szacha, ja się tu zasłonię i zawsze mam zasłonę też na F6 w razie czego. A tu mnie wieża ochroni króla. No dobra, tak. Chodzi o to, żeby nie było tu szacha na G3, to miałem na myśli. Tak też sądziłem, szacha tutaj żadnego nie ma, wieża G1. A jak tutaj, to strzał. Ach, jeszcze próbuję mnie tutaj poszukiwać. Chyba tak wystarczy zagrać. Tutaj szacha nie ma. No nie ma. No oczywiście do samego końca trzeba uważać, ale to już pod kontrolą. Przeciwnik jest tak, na tutaj dużym związaniu. Moi drodzy, mamy to, 2254. Myślę, że dwie ciekawe partie. No ta druga partia była dosyć gładka wbrew pozorom, ale pierwsza weszła fajnie z kursu. Bardzo się z tego cieszę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.